Hej, witam Was w kolejnym vlogu na temat strategii przetrwania w budownictwie przy pomocy Lean oraz BIM. Dzisiaj będziemy mówić po raz drugi o Last Planner System, o jego ewolucji. Jeśli chodzi o reguły domowe, to znacie je z poprzednich vlogów. Przypominam, że jest to podróż przygodowa, więc proszę o oglądanie od pierwszego odcinka. Last Planner System to jest na dobrą sprawę serce całego Lean Construction. Podstawowa metoda dla poprawiania wydajności, poprawiania efektywności procesów budowlanych. Według danych światowych zebranych przez Lean Construction Institute, 54, średnio 54% zakładanych działań tygodniowych w budownictwie jest w rzeczywistości wykonywane. No, mamy tutaj jeszcze takich parę dodatkowych informacji. Ciężko jest w ogóle zebrać informacji na temat, w jaki sposób BIM podniosło wydajność w budownictwie. No, po tak długich dość poszukiwaniach znalazłem takie właściwie wyrywkowe, pojedyncze jakieś informacje na temat poprawy wydajności. No tutaj Mike Wiley na przykład znalazł jakąś firmę, która deklaruje, że 12 do 15% podniosła się produktywność przy pracach szalunkowych. Z kolei w raporcie Dodge Data Analytics z 2015 roku mamy poprawę komunikacji wśród firm budowlanych deklarowaną. Podobno u 48% firm zmniejszyły się koszty inwestycji o gdzieś jakieś 5%. Podobno 31% deklarowało, że mają 25%, 25% poprawę produktywności. Natomiast raport roczny NBS z 2020 roku, no tutaj deklaruje, że poprawa produktywności jest w 71% firm które brały udział w tym badaniu. Także to są rzeczy, które no nie są jakoś wyspecyfikowane. Ciężko tutaj się do tego odnieść. Natomiast no wygląda na to, że nie jest to mierzone, być może nie ma takich mierników. Sam proces inwestycyjny, no to ma wiele źródeł, wiele miejsc, w których potencjalnie mogą powstać jakieś zagrożenia, jakieś błędy, a więc począwszy od zapotrzebowania i wymagań klienta, a skończywszy na przekazaniu do użytkowania, tutaj praktycznie na każdym etapie przejściowym i nawet w środku, w tych etapach przygotowania wartości dla klienta, zawsze się może coś zdarzyć. Ja nie będę tutaj wszystkich wymieniał. W każdym razie widzicie, że praktycznie no każdy styk to jest potencjalne źródło niedociągnięć, nieporozumień, no i w rezultacie jakichś tam konfliktów. Bierze się to z tego, że na dobrą sprawę nie mamy mierników, które mogłyby oszacować i jakoś w jakiś wiarygodny sposób przekazać, jak cyfryzacja przyczyniła się do poprawy wydajności procesów budowlanych. To źródło tego jest no, na dobrą sprawę w tej epoce, która do tej pory jeszcze trwa, czyli w epoce prognozowania i planowania dokonywanego przez menedżerów. W związku z tym są to ludzie, którzy otrzymują informacje z drugiej ręki. Także oni mają jakieś raporty, które ktoś im tam tworzy, natomiast no, nie ma takich rzeczywistych danych pochodzących z miejsca powstawania wartości, czyli z placów budowy i z biur projektowych. Także to jest ten stan aktualny. Natomiast to, co powiedział Glenn Ballard, to byli twórcy Lean Construction Institute, to ja będę przypominał za każdym razem, że plany to są prognozy, a prognozy są zawsze błędne. I im dalej wchodzimy w planowanie przed wykonywaniem zadań, tym bardziej się mylimy i im bardziej detalicznie to robimy, tym bardziej te prognozy są błędne. Także to jest status, który
którego się nie da wymienić, nie da się poprawić przy pomocy tej samej metodyki, którą stosujemy w inwestycjach budowlanych. Ta nowa epoka, która no już trwa od jakichś 20 lat na świecie, no jeszcze nie w Polsce, która bazuje na szczegółowej analizie tych procesów i na opieraniu się na miernikach, no niestety tego jeszcze w Polsce nie ma. Natomiast ta metoda, ona jest w stanie sprawdzić, w jaki sposób jakiekolwiek zmiany zarówno w metodykach, jak i w teoriach, jak i w na przykład w takich praktykach jak cyfryzacja, są w stanie w jakiś sposób poprawić efektywność procesów inwestycyjnych. Dlatego, że w produkcji Lean, czyli tej nowej, jak już mówiliśmy, epoki zielonej, ewolucyjnej, nie ma tradycyjnego dokumentu harmonogramu, takiego jednego ustalonego, tylko jest stale ewoluujący plan działań do realizacji. To jest tak jak w Toyocie. Mamy tam standardy, które się zmieniają z dnia na dzień. Także nie ma jakiegoś zapisanego standardu, bo zapisany dzisiaj, jutro już będzie nieaktualny. I również w Lean nie ma grupy ani jednego specjalisty, którzy tworzą harmonogram, dlatego że plany produkcji są opracowywane i poprawiane na bazie wkładu członków zespołu, czyli szczególnie tych, którzy wykonują wartość. W jaki sposób rozwija się Last Planner System? No więc oprócz tego standardowego zestawu czterech pięter harmonogramów, które rozpoczynają się od harmonogramu master przez kamienie milowe, przez pool plan, który jest praktycznie takim wycinkiem planu master między dwoma kamieniami milowymi. Potem plany gotowości wykonawcze, następnie zbierane na bazach planów wykonawczych tygodniowych mierniki, które powinny być kolektywne, a nie indywidualne, oraz nauka na przyszłość. Mamy jeszcze dodatkowo strukturyzację pracy, która jest podstawą, zresztą mówiliśmy o niej, podstawą podziału pracy na mniejsze kawałki i również ze względu na to, że jest to dobra metoda, jak pamiętamy z antykruchości Taleba, również bazujemy teraz coraz mocniej w Last Planner System na harmonogramach lokalizacyjnych, czyli location-based scheduling. Do tego dochodzi jeszcze takt time, tak zwany, oraz kontrola projektu i kontrola produkcji jako dwie osobne, uzupełniające się dziedziny. O tych cechach powiemy dzisiaj w dalszej części. A więc Last Planner System. Jakie są jego funkcje? Więc przede wszystkim jest to definicja projektu, czyli musimy zebrać założenia, cele, ograniczenia, ocenić ryzyka i dokonać decyzji co do wykonalności inwestycji. Poza tym ustawienie i ukierunkowanie na cele terminowe i kosztowe, czyli harmonogramy, budżetowanie, wizualizacja aktualnego i przyszłego stanu, no i planowanie bezpośrednio dla wykonawstwa, czyli to jest cecha tych czterech pięter harmonogramów. Planowanie produkcji i kontrola, a więc wyspecyfikowanie, jakie zadania będą mogły być wykonane, w jaki sposób te zadania będą oczyszczone ze wszystkich ograniczeń. Następnie przygotowanie i zebranie przyrzeczeń wykonania tych zadań, czyli zapewnienie ich wykonalności. W ten sposób poprawiamy całą pracę zespołu inwestycyjnego i w kolejnych tygodniach uczymy się z błędów i niedociągnięć przy pomocy znanych już nam w Lean metod cykle PDCA, 5 razy dlaczego i również taki schemat plus delta. Zajmijmy się tutaj harmonogramem fazy look ahead, czyli przygotowanie zadań do wykonania. Czyli to jest taki pierwszy etap kontroli produkcji i on się składa z
kilku tygodni. A więc rozpoczynamy, no na ogół są to harmonogramy sześciotygodniowe, czyli rozpoczynamy na 6 tygodni przed wykonaniem, przenosimy zadania z planu fazowego, czyli tego między dwoma kamieniami milowymi. Oceniamy główne uwarunkowania, które są istotne dla całej fazy. Zaczynamy od najważniejszych uwarunkowań dla najważniejszych zadań, czyli informacje, głównie to są informacje o materiałach i danych projektowych. Stwarzamy plan ich usunięcia, który musi być zrealizowany najpóźniej 2-3 tygodnie przed wykonaną pracą. Dla okresu 5 do 4 tygodni przed wykonywaniem pracy dzielimy pracę na drobniejsze strefy, zadania i kroki z przypisaniem własności, czyli każdy wykonawca jest odpowiedzialny za tę małą część pracy. I jest to również podstawa stworzenia tak zwanego takt plan dla branż. Na 3 tygodnie przed wykonaniem pracy zespoły definiują zadania, identyfikują wynikłe w ten sposób ograniczenia i układają kroki procesowe, które będą mogły być wykonane oraz również definiują te, których nie będą w stanie wykonać. A więc bardzo istotne jest tutaj kompleksowe zrozumienie tych zadań, które będą do wykonania, czyli ustawienie hierarchii priorytetów. Następnie możemy do tego użyć również prototypów albo fizycznych, albo elektronicznych, które również dobrze się przydają na potrzeby przyszłych projektów. Na 2 tygodnie przed zadaniem te zadania muszą być rozpisane na czynności już i kroki, czyli detaliczność produkcji budowlanej na tablicach tygodniowych do wykonania jest ustalana przez określone grupy robocze. Już ostateczna kolejność tego jest definiowana bezpośrednio przed wykonaniem pracy. Czyli taka granulacja czasowa, ona jest zmniejszana z tygodni do dni, a później do godzin. I ostatnie ograniczenia są wtedy usunięte. Na tydzień przed wykonaniem zadania opracowujemy prowizoryczny plan tygodniowy z zadań pochodzących z poprzedniego kroku i oszacowujemy kryteria jakości, czyli już ostatecznie definiujemy jakość, jaka ma być solidność tego wykonywania, sekwencjonowanie tych zadań, rozmiar i mierniki nauki na przyszłość dla poprawienia efektywności. Najbardziej krytyczne zadania na kolejne tygodnie są sprawdzane w pierwszej kolejności, a mniej krytyczne zadania są później wstawiane pomiędzy i na listę zadań, które muszą być wykonane, albo ewentualnie mogą być odsunięte na kolejny tydzień. Tak to wygląda graficznie. A więc poprzez podział i poprzez analizę od najbardziej złożonych zadań do najbardziej rozdrobnionych, czyli jak tu widzimy na dole, od głazów, poprzez kamienie, kamyki, aż do piasku, w ten sposób dzielimy nie tylko zadania na mniejsze części, ale również i dzielimy ryzyka. Także to, co mieliśmy u Taleba, czyli podział ryzyka, pamiętamy o królu, który połupał kamień, żeby nie rzucać jednym kawałkiem syna. A więc w tym przypadku plan przygotowania zadań, czyli look ahead, zapewnia niezawodność wykonania tych zadań. I jest to takie połączenie planów tygodniowych z zadaniami planu master, który jednocześnie musi być również korygowany w zależności od tego, co się dzieje na tym dolnym piętrze. Także mamy tutaj bardzo dużo pracy, jeśli chodzi o przygotowanie harmonogramów, ale prace te wykonują głównie ludzie, którzy wykonują te prace na tablicach planów wykonawczych i planów przygotowania. Oraz również menadżerowie poprawiają ustawienie tych karteczek zadaniowych i również kamieni milowych na planach master i planach fazowych. A więc może się zdarzyć, że kamienie milowe zostają przesunięte ze względu na to, że potrzebujemy coraz mniej czasu do wykonania całej inwestycji, co jest generalnie celem Lean. Jakie mamy mierniki? Więc mamy przede wszystkim
Promises percent complete to jest ten podstawowy, najważniejszy bieżący miernik, czyli wykonanie bieżących tygodniowych przyrzeczeń, które są zdeklarowane w planach tygodniowych. Mamy również coś takiego, co się nazywa procent zawczasu oszacowanej pojemności systemu, czyli commitment level. No niestety nie mamy tutaj polskich tłumaczeń, także posługuję się tutaj sformułowaniami angielskimi. Mamy tasks anticipated, czyli procent zadań, które zostały przygotowane, czyli to jest przewidywanie zadań, identyfikacja ich ograniczeń. Tasks made ready to jest taki miernik, który procentowo oszacowuje, ile zadań z tych, które są możliwe po antycypacji, zostały przygotowane, czyli oczyszczone z ograniczeń. Czyli mamy tu identyfikację i usuwanie ograniczeń w wykonalności zadań. No i jeszcze jest taki miernik, który się nazywa Frequency of Plan Failures. To jest praktycznie miernik służący do nauki i do zapobiegania powtórzeniu się błędów z poprzednich zadań. Taka graficzna ilustracja, o co tu chodzi w tych zadaniach antycypowanych i zadaniach przygotowanych. No więc załóżmy, że mamy na 6 tygodni przed wykonywaniem zadań, mamy zadania, które się tutaj nazywają RS. Na 2 tygodnie mamy zadania, które mają literki M, N i O, natomiast na tydzień mamy A, B, C, D i E. I załóżmy, że w tygodniu tym, kiedy już te zadania mają być wykonane, okazuje się, że tych zadań C i D się nie da wykonać. W związku z tym zadania, które zostały przygotowane, to jest tylko A, B i E. I teraz podzielenie A, B i E na A, B, C, D i E, czyli 3 przez 5, więc miernik wykonania, przygotowania zadań do wykonania wynosi 60%. Natomiast jeżeli w tygodniu tym, którym mamy coś wykonać, przyszło jeszcze jakieś zadanie, którego nie było wcześniej, w związku z tym mamy miernik, czyli A, B i E, czyli 3 zadania podzielone przez 4 zadania, które będzie trzeba wykonać, czyli zadań takich antycypowanych mamy miernik 75%, czyli 3 przygotowaliśmy, a trzeba było 4 wykonać. Także to są takie mierniki, które na bieżąco definiują w pewnym sensie no, wydajność naszej pracy w procesie inwestycyjnym. Jeżeli teraz to przeniesiemy na diagram z poprzednich vlogów, czyli rozpisanie zakresów zarządzania oraz operacji, no to widzimy, że tutaj jest taka posucha. Tych mierników, jak już mówiliśmy, nie mamy. Są to jakieś zero-jedynkowe tylko raporty na dobrą sprawę z drugiej ręki. Natomiast mamy jakiś harmonogram, który jest układany zwykle na początku budowy. Ten harmonogram możemy tutaj podpiąć pod tak zwany Master Information Delivery Plan, który jest przepisany w normie 19650 jako taka podstawa zarządzania informacją. Na podstawie tego harmonogramu budowy tworzymy prace budowlane. Te zero-jedynkowe raporty możemy tutaj podpiąć z kolei do tak zwanych Task Information Delivery Plans, czyli zadań, które są zapisane jednostkowo, które później przechodzą do Master Information Delivery Plan, czyli są tutaj uzupełnione informacje na temat przeprowadzonych działań. Także no, widzimy, że to jest wszystko bazujące z drugiej ręki, no, ale mówi znane polskie przysłowie, gdzie konia kują, tam nie ma co jeść. Jeśli chodzi o Lean, to taka mała dygresja. W ostatnim dokumencie strategicznym dla rozwoju Last Planner System umieszczona została taka dodatkowa faza przygotowania projektu, faza, która się zajmuje na dobrą sprawę ewaluacją ekonomiczną, czy ten projekt ma szansę, czy nie. A więc sprawdzamy tutaj jeszcze raz cele i ograniczenia tego projektu i definiujemy, czy w ogóle on ma szansę powodzenia. I moja propozycja jest taka, żeby tę fazę, te funkcjonalności przenieść do takiej fazy w BIM, która się nazywa Macro BIM, zaproponowana już dla mapy drogowej oraz
już kilka razy, która tu wystąpiła we vlogach. Także to byłoby takie połączenie BIM-u z Lean. A jak to by wyglądało graficznie? A więc rozpoczynamy inwestycje przy pomocy ewaluacji ekonomicznej w fazie makro BIM. I na bazie tych modeli, później jeżeli już zostaje udzielone zamówienie, to wtedy tworzony jest łańcuch wartości. Najważniejsi uczestnicy procesu tworzą łańcuch wartości, czyli rozpisane są wszystkie zadania. One później przechodzą do planu Last Planner, do zestawu harmonogramów Last Planner, czyli stworzony jest z tego master plan. Możemy oczywiście do tego użyć również ten tradycyjny harmonogram. Następnie w tych piętrach harmonogramów schodzimy coraz bardziej detalicznie, aż do zadań tygodniowych. I na bazie tych zadań tygodniowych wykonywane są prace budowlane już z przyrzeczeniami niezawodności wykonania. Mierniki są zbierane w tych kilku typach mierników, o których mówiłem przed chwilą, a więc promises percent complete, czyli zestawienie procentowe wykonanych przyrzeczeń. I to zestawienie, które już ma ręce i nogi, możemy teraz przenieść do Task Information Delivery Plan i wtedy ten Master Information Delivery Plan, który się składa z tych małych Task Information Delivery Plans, ma wtedy wiarygodność i jest to pewien taki profesjonalny zestaw informacji, rzeczywiste informacji, która się dzieje na placu budowy, czy to w biurze projektowym również, bo to jest również i dla fazy projektowej. A więc to wtedy ma sens, czyli jak mówi znane polskie przysłowie, co nagle, to lepiej późno z głupim znaleźć. A więc mamy te wiarygodne mierniki i w jaki sposób to funkcjonuje w porównaniu. Więc jeżeli mamy proces tradycyjny, gdzie planiści planują i wykonawcy wykonują, czyli taylorizm, w Lean to wykonawcy planują. I myślę, że to jest chyba największa przeszkoda w ewolucji obecnego systemu, dlatego że tutaj menadżerowie powinni byli oddać te działania planistyczne, oddać wykonawcom i być ich mentorami i coachami. No, także to jest chyba największe wyzwanie, jakie stoi przed reorganizacją procesów w kierunku bardziej nowoczesnych i w kierunku w ogóle tej ewolucyjności, która jest spostrzegana na całym świecie. Jest to na zasadzie takiej, że praktycznie każdy wygrywa, dlatego że eliminujemy straty i wzrost wartości jest przy pomocy jednego wspólnego celu oraz również ekonomicznych motywatorów. Także wygrywają na dobrą sprawę wszyscy, a nie ma tutaj konkurencji. Konkuruje się nie tylko między jakimiś równoległymi łańcuchami dostaw, czyli albo od jednych podwykonawców, albo od innych podwykonawców. Także jest to również proces, który, ten proces Lean jest taki, którym się uczymy. I to nie jest tak, że powtarzamy te same błędy w tych samych firmach, na różnych budowach. Teraz coś takiego, co się nazywa location-based scheduling. Co to jest? To są typy tak zwanego location-based management system, czyli opierającego się nie na zespołach, które wykonują zadania, tylko na lokalizacji, w których te zadania będą wykonywane. A więc załóżmy, że firma A wykonuje działanie A, firma B wykonuje działanie B i są to pewne segmenty, które staramy się, żeby były powtarzalne. A więc dla projektów horyzontalnych mamy horyzontalne strefy i wertykalny czas, natomiast dla projektów wertykalnych na skali pionowej mamy strefy, natomiast na skali poziomej mamy czas. Mamy tutaj jeszcze kilka innych takich typów harmonogramów bazujących na lokalizacji, więc short interval planning, block scheduling, even flow scheduling i również mamy takt planning. Zajmiemy się tylko tym pierwszym i ostatnim.
Co to jest ten tak zwany line of balance? Czyli to jest tak, no zostało to spopularyzowane przez firmę Vico. W tej chwili jest to własnością Trimble. I są to tak zwane flow lines, czyli linie przepływu. A więc zaczynamy tutaj, po lewej stronie mamy, na dole mamy pierwszą strefę, czy pierwszą kondygnację i praca się przenosi coraz bardziej do góry. Czyli budujemy jakby od fundamentu do dachu wizualnie, czyli widzimy, że tutaj mamy na dole są to fundamenty, na górze mamy dach i praca się kończy na samej górze. Te strefy, które są pomiędzy te puste pola, czyli to, gdzie mamy między czerwoną a niebieską linią to wielkie pole, to są straty. To jest porównanie flow lines i systemu normalnego Ganta. Także pierwszy ten owal czerwony na dole to są straty, a drugi owal czerwony to jest nagromadzenie zadań w jednym miejscu praktycznie. Tego się w Gancie nie da rozpoznać. Także jest to ewolucja systemu, dlatego że Gant pochodzi już z 1919 roku. Chociaż te flow lines, one też nie powstały długo później, za chwilkę o tym powiemy, ale jest to znacząca ewolucja. Różnica między Gantem a flow lines, a time location polega na tym, że są różnie rozpisane osie, a więc mamy zadania i czas, natomiast w time location mamy strefy i czas. Czyli nie jest istotne, firmy nie są istotne tutaj i pewne zadania dla tych firm, tylko istotne są strefy, w których te firmy działają. Także tu widzicie, tyle linii, ile zdefiniowanych zadań jest w Gancie, tyle linii, ile zdefiniowanych stref jest we flow lines. I jeśli chodzi o Ganta, to zogniskowanie jest na efektywności zasobów, natomiast w LBS jest to zogniskowanie na efektywności przepływu. Chodzi o to, żeby przepływ był najbardziej regularny. No i korzyści. Powiązania i zależności między działaniami firmy są natychmiast widoczne. Natomiast w Gancie każda firma może mieć swój własny harmonogram. I trochę takiego historycznego rysu. Flow lines pojawiły się na dobrą sprawę i tak na taką bardzo ewidentną skalę w budynku w budowie Empire State Building. Między rokiem 1929 a 31 widzimy, jest to zapisane flow lines, zapisane przepływy, czyli line of balance. Budowy na środku mamy konstrukcję stalową. Także mamy tutaj piętra, jest to 102 piętra są po lewej stronie w pionie. Na skali dolnej mamy czas, czyli miesiące. I to są zadania, które były rozpisane dla konstrukcji stalowej. Zbudowano ją w 4,5 miesiąca, czyli no mniej więcej, trochę więcej niż jeden dzień trwała konstrukcja jednego piętra. W sumie ten budynek zbudowano w 18 miesięcy i ani razu nie zamknięto ruchu drogowego tam na dole. Także o czym my mówimy, jeśli chodzi o poprawę wydajności. Już wtedy były pewne trendy, które właściwie nie wiem dlaczego ich nie ma w tej chwili. Teraz przejdźmy do tak zwanego takt time. Tu pewna dygresja. Co to jest ten takt time? A więc po lewej stronie mamy taktomierz dla utworów muzycznych. On ma skalę od 40 do 208 wachnięć tego małego wahadełka. Przy pomocy tego ciężarka zmieniamy jego częstotliwość. I każda notacja muzyczna ma dwie definicje taktu. Więc po pierwsze, pionowa tutaj te zaznaczone są
zawartości taktu. Normalnie my się orientujemy na zawartość jednej nuty, jednej całej nuty. Cała nuta to jest na samym, no tutaj akurat całej nuty nie mamy. To jest taki owal biały w środku. Natomiast wartością taką jakby domyślną jest ćwierć nuta. A więc mamy tutaj 3/4, to znaczy jest to 3/4 jednej całej nuty, jest długość jednego taktu. No na ogół są to takie, najsłynniejsze to są walce, które są na 3/4. I teraz 3/4, czyli 3 ćwierć nuty. Na dole mamy z kolei ósemki, czyli 6 ósmych, czyli mamy 6 ósemek. No, na dobrą sprawę jest to to samo, czyli 3/4. To jest jedna definicja, czyli jak długi jest ten takt. Natomiast druga definicja to jest, jak szybkie są te nutki. A więc możemy to zapisać przy pomocy takiego opisu. Tu na przykład mamy molto vivace, czyli bardzo żywo, andante grazioso. One są tu zapisane na środku tej skali taktomierza. Natomiast po lewej i po prawej stronie mamy długości. A więc może to być albo tylko molto vivace, to już wtedy wiadomo, że to jest tam skala powiedzmy 160-170, a również możemy zdefiniować, tak jak tutaj andante grazioso, że tutaj mamy ósemkę, która ma 120. Czyli jest to inna wartość, czyli nie ćwierć nuta, a ósemka. No i ona tutaj ma swoją wartość 120. Czyli jedna definicja to jest zawartość tego taktu, ile tych całych nut tam w nim jest. Tu akurat w obu przypadkach 3/4. No i jak szybkie są te nutki. I to jest definicja taktu. A więc najpierw musimy zdefiniować tutaj nutki. Czyli to w tym przypadku to są branże. Więc jedna branża to są tu przy pomocy takich wagoników, to zdefiniujemy. Po drugie, musimy zdefiniować pewne zawartość tego taktu, czyli ile tutaj mamy tych nutek. No to w tym przypadku mamy ich 7. I zaczynamy od dołu, czyli tak jak budujemy, czyli poziom pierwszy, no tu akurat strefa B, C, D, E i potem do poziomu drugiego do strefy A, czyli jest to taki wycinek całego naszego harmonogramu, jakie zadania są do zdefiniowania. A więc tak, przede wszystkim zebrać dane, musimy wiedzieć, co mamy robić. Następnie definiujemy sekcję, czyli dzielimy ten cały zestaw zadań do wykonania na pewne sekcje, czyli na takie nasze takty. Potem musimy zrozumieć sekwencję, w jaki sposób te branże są poukładane po sobie. Musimy zrozumieć, to jest też w tej chwili no już bardzo istotne w tym zrozumieniu i w tym ułożeniu taktu, takt time. Musimy zrozumieć, w jaki sposób, jak długo trwają, w jaki sposób są przeprowadzane prace w tych branżach i jak długo trwają. A potem jest chyba najważniejsza rzecz, czyli zbalansowanie przepływu pracy. I na końcu ustawienie planu produkcji. Jak to wygląda dalej? A więc tak, pierwsza jest definicja tego, co jest do zrobienia. Czyli jakby zakres projektu do otaktowania. Drugie to jest podział na takty. No załóżmy, mamy tutaj 5 taktów, które no, są takie porównywalne, jeśli chodzi o zakres pracy. Potem musimy przepuścić w planie, musimy przepuścić przez nie te branże, ale w ten sposób, żeby ten przepływ był taki regularny. I załóżmy, żeby to zbalansować, to robimy w ten sposób. Załóżmy, że branże, no wiadomo, branże pracują różnie długo na jakichś tam zadaniach. W związku z tym, no, zaczynając od strefy pierwszej do strefy piątej, załóżmy, że branża pierwsza ma jakieś tam odcinki czasu, branża druga, branża czwarta, która jest najszybsza i branża trzecia, która jest najwolniejsza. Na końcu mamy tutaj diagonalnie ustawiony kamień milowy. Zakładając, że jest to komplet branż dla tego realizacji tego kamienia milowego, to wtedy musimy je zbalansować, dlatego że to, co my mamy tutaj pomiędzy, pamiętamy, to są straty. A więc w planie
tej drugiej wersji planu, last planner system, tego systemu harmonogramów, odchodzimy od tych tak zwanych swim lanes dla branż w kierunku swim lanes dla stref. A więc jest to ta różnica między Gantem a line of balance, czyli tym harmonogramem bazującym na lokalizacji zadań. I teraz chodzi o to, żeby ten pociąg z tymi wagonikami branżowymi przejechał przez wszystkie te strefy z równą prędkością. Ale żeby on to zrobił, to czas pracy tych wszystkich branż musi być wyrównany, musi być taki sam, albo przynajmniej bardzo zbliżony do siebie. W jaki sposób to robimy? A mianowicie dopasowujemy te zadania, te branże, dopasowujemy do branży najwolniejszej. Oczywiście również staramy się, żeby ta branża najwolniejsza jednak przyspieszyła swoje zadania. Załóżmy, że gdybyśmy teraz byli w stanie wynegocjować, że ta branża najwolniejsza jeszcze dołoży jednego pracownika i wtedy ten takt time, czyli ten czas tego taktu, on się wtedy zmniejszy dla wszystkich branż. I to jest właściwie głównym celem, żeby ta branża najwolniejsza, żeby mogła przyspieszyć swoje zadania dla dobra wszystkich pozostałych branż, żeby ten takt był jak najbardziej skrócony. I opcją wtedy tą ostateczną jest takie ustawienie, że te branże, one wchodzą jedna po drugiej, wchodzą na kolejne strefy i przy pomocy jednego regularnego przejścia one sobie organizują te prace z jednej strefy na drugą. Jaki jest to też dodatkowa zaleta? Jest taka, że jeżeli coś jest nie tak z jedną branżą, że któraś branża to, co oni wykonują, nie bardzo pasuje, możemy to rozpoznać już w pierwszej strefie. Nie musimy czekać na przykład na zrobienie całego piętra, bo możemy już w tej pierwszej strefie, w tym pierwszym takcie, w tym pierwszym zakresie, od razu rozpocząć działania, które uniemożliwią powtórzenie się tego błędu w strefach 2 do 5, to w tym przypadku. Dodatkowo chodzi o to, że najbardziej pożądany jest stan, gdy te linie są równoległe. Te białe przerywane linie są równoległe. Tu nie chodzi o to, żeby te linie były jak najbardziej strome, czyli żeby te branże jak najszybciej wykonywały swoje zadania, dlatego że no, nie możemy dopasować do tej branży najszybszej pozostałych branż, bo w ten sposób ich zmusimy do działań pochopnych, co wprowadzi więcej strat niż korzyści. Także tu jest taki błąd myślenia, że tak się myśli, że tak się postuluje, żeby te wszystkie branże pracowały jak najszybciej. To nie jest prawda. Chodzi o to, żeby te branże się dopasowały regularnością prac do branży najwolniejszej. I wtedy jest największy zysk. I jak widzieliśmy, te zakresy, które są stratami, one wtedy znikają. Czyli tu w tym przypadku widzimy, że możemy przesunąć ten kamień milowy przy pomocy tych samych zadań, nawet mało tego, dajemy tym wolniejszym, tym szybszym branżom, dajemy trochę więcej czasu nawet na to, żeby one wykonały te swoje zadania, ale w rezultacie jednak i tak zyskujemy na czasie realizacji tych zadań, które są w obrębie dwóch kamieni milowych. No i oczywiście warunkiem jest to, żeby objęły one wszystkie branże, które są w zakresie tych prac. Bo jeżeli którąś z nich pominiemy, to ewentualnie te zyski, które tutaj wypracujemy, no po prostu pójdą na marne, bo będziemy czekać na tą jeszcze kolejną branżę. Także tu musi być ogarnięte wszystko, co ma być zrobione, żeby zrealizować ten kamień milowy. I tutaj taka mała dygresja. W niektórych software są takie programy komputerowe dla tworzenia takich takt times.
Ja jestem trochę tutaj, powiem szczerze, zdezorientowany, dlatego że dla mnie ten layout nie ma sensu żadnego. Tylko, że to jest tak, jakbyśmy budowali od dachu do fundamentów. To po prostu wizualnie jest mylące. Dlatego uważam, że nie powinniśmy dać się kierować tym, co producenci software tutaj oferują, dlatego że te technologie mają nam pomagać, a nie wprowadzać zamęt wizualny. Pamiętamy, w Flowlines one startują od dołu i kończą się na górze. I to wtedy jest wizualnie, jest to logiczne. I również, jeżeli mamy modele, które wspomagają nasz proces, wizualizują nasz proces realizacji inwestycji, one też się zaczynają od dołu. Także te software po prostu, jestem zdegustowany, powiem szczerze, bo to po prostu jest tylko dla wygody, że zacząć sobie od góry, to trochę okej, to trochę przypomina Ganta, no ale my chcemy odejść od Ganta, dlatego że Gant to już jest ponad 100 lat, no nie, niecałe 100 lat historii, nie, ponad 100 lat. No a my się rozwijamy, my chcemy tutaj bazować na pewnych usprawnieniach procesu produkcji budowlanej, których do tej pory nie było. No i takich parę zalet takt planu, a więc jest to przyspieszenie pracy, bo jest klarowny, ustrukturyzowany, przewidywalny i zbalansowany przepływ, przede wszystkim zbalansowany. Mamy redukcję składów zespołu, bo mamy jasne zakresy i czas taktu. Jeżeli na przykład, załóżmy, branża najwolniejsza, ona sobie dodaje jednego pracownika, to być może branża najszybsza może sobie odjąć pracownika, żeby przesunąć go do innego zadania, do innych zadań. Także to jest takie wspólne organizowanie procesu produkcji, którego celem jest dobro całej inwestycji, a nie dobro poszczególnych branż czy uczestników procesu. Jest redukcja buforów, bo one są dopasowane do taktu i do stref, w których działamy. Także wystarczą tam jakieś drobne bufory tylko na jakieś niespodziewane wydarzenia. Całą resztę możemy usunąć. Specyfikacja według lokalizacji prac w wielowymiarowym obiekcie, a więc wspomaganie modelami 3D i rysunkami 2D i tymi harmonogramami, czyli line of balance, jest spójne i jest logiczne. No i docelowe dostawy zasobów. Także wiemy, że tutaj dostarczamy do pierwszej strefy, potem do drugiej i tak dalej. No i redukcja ograniczeń, ale ona wychodzi, to jest konsekwencja samego Last Planet System. No i wbudowana kontrola jakości poprzez mierniki oraz również poprzez naukę z poprzednich błędów. Także tutaj więcej nie potrzeba. I co jest jeszcze takie, może nie wszyscy sobie zdają sprawę, taki tak time w Last Planner System, również i cała cyfryzacja, to jest przygotowanie do parametryki dla robotyzacji. Czyli docelowo ludzie będą odchodzić z budownictwa, dlatego że coraz bardziej będą przejmować wykonawstwo roboty. Last Planner System zapewnia przewidywalność i niezawodność wykonania zadań. W odróżnieniu od planów przy pomocy metody ścieżki krytycznej i łańcucha krytycznego, czyli prognoz i wróżenia z fusów. To powtarzam od samego początku i to jest fakt. Dążymy do tego, żeby wejść na poziom 85% wykonanych zadań, no to nie jest jedyne. Oczywiście możemy tę wydajność coraz bardziej poprawiać, ale również chodzi o balansowanie i również chodzi o przepływ. Cały czas chodzi o przepływ, żeby ta praca była płynna i żeby nie było pomiędzy tymi zadaniami, nie było strat. Czyli celem jest wydajność zespołu, ale również zbalansowana i płynna praca. No pamiętamy, są takie ćwiczenia oddechowe, na przykład pranayama,
to tam nie chodzi o intensywność tego oddechu, tylko chodzi o rytmiczność i regularność. I to jest dokładnie to samo, co tutaj mamy w budownictwie. Także to będzie na tyle dzisiaj. Natomiast w przyszłym vlogu powiemy o, wrócimy do informacji o jej bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni, czyli o cyber security. Na razie bądźcie zdrowi i do następnego razu.